Era wodnika. Zbliża się punkt przełomowy, który wszystko zmieni. Moi drodzy, zaczyna się zmierzch ciemnej epoki czasu, beznadziei i strachu. Teraz ma miejsce energetyczna przemiana Ziemi, w wyniku której ludzie ulegają przemianie. Najpierw to się dzieje niezauważalnie komórki ludzi napełniają się energią światła i percepcja człowieka zaczyna się zmieniać. I właśnie to postrzeganie zmienia wszystko także na zewnątrz. Ludzie stają się bardziej otwarci na pozytywne wizje i zaczynają się odwracać od fałszywych proroków ostatnich czasów, zaczynają rozumieć tę moc i siłę w swoim wnętrzu i przestają postrzegać siebie jako ofiary lub czuć się zabawkami w rękach niewidzialnych sił. Pierwsze oznaki tego wyraźnie widać już dzisiaj. Coraz więcej ludzi zyskuje własną moc i tylu więcej ludzi chce wziąć swój los w swoje ręce. Wiara w instytucje i władzę maleje w miarę tego, jak dany człowiek postrzega siebie jako autorytet i zaczyna żyć niezależnie. W obecnej chwili cud wewnętrznej transformacji ma miejsce u coraz większej liczby ludzi. Nie da się tego już zatrzymać, ponieważ proces nabywania świadomości poszedł dalej niż się to wydaje na pierwszy rzut oka. Stare systemy upadają i standaryzowane życie w warunkach braku wolności rozpuszcza się. System, który nadal panuje, zaczyna pękać w szwach. Ta erozja postępuje pełną parą i wkrótce zostanie osiągnięty kluczowy moment. Ludzkość dochodzi do mocy swojej duszy. Te siły, które muszą teraz opuścić scenę tego świata, czynią wszystko, co mogą, aby storpedować wasze wysiłki. Nie pozwólcie, żeby was to zniechęciło. Idźcie dalej ścieżką światła, wiedzcie że Twórca wszech rzeczy jest blisko Was, On zna Wasze serca i Wasze potrzeby. Zaufajcie przepływowi życia i celowi, który sobie wyznaczyliście na to wcielenie. Ufajcie swoim wewnętrznym impulsom bardziej niż jakimkolwiek innym dzwonkom z zewnątrz. Pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, idźcie swoją drogą. To jest ta cecha, która teraz jest niezbędna. Wdzięczność Wam wszystkim.